Telimena, znudzona zbyt długimi swary, chciała wyjść na dziedziniec, lecz szukała pary. Wzięła koszyczek z kołka. Panowie, jak widzę, chcecie zostać w pokoju. Ja idę na Rydze. Kto łaska, proszę za mną. Rzekła, koło głowy obwijając czerwony szal kaszemirowy. Córeczkę podkomorstwa wzięła w jedną rękę, a drugą podchyliła do kostek sukienkę. Tadeusz milczkiem za nią na grzyby pośpieszył. Zamiar przechadzki bardzo sędziego ucieszył. Widział sposób rozjęcia krzykliwego sporu, a więc krzyknął. Panowie, po grzyby do boru! Kto z najpiękniejszym rydzem do stołu przybędzie, ten obok najpiękniejszej panienki usiędzie. Sam ją sobie wybierze. Jeśli znajdzie dama, najpiękniejszego chłopca weźmie sobie sama. Niedola była jak widzę, poszła do lasu na rydze. Takiego rydza znalazła, ledwie przez niego przelazła. Oj, 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 rydzu mój, jakieś to środki ten koszyk mój. A więc do sieni wyjęła i raz i drugi wstrząsnęła. Bo rydzę bardzo lubiła, gdyż w rydzach zdrowie i siła. Oj, ryd, oj, ryd, oj, rydzu mój, jakiś to słodki ten korzeń mój. Więc go za korzeń złapała i w zachwyceniu wołała. Takiego rydza ja w życiu jeszcze nigdy nie widziała. Oj, oj, rydzu mój, jakiś to słodki ten kołyk mój. Jakieś żywienie jadwigi, podobnych smaku do figi. Tyle ma w sobie słodyczy, że już ich kosztów nie odliczy. Oj, oj, rydzu mój, jakiś to słodki ten kołyk twój. Oj, rydzu mój, jakiś to słodki ten kołyk twój. I od tej pory Jadwiga biegła do lasu.